Ohayou gozaimasu. Watashi wa Isa desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nie zdążył nam się dobrze wczytać. Tutaj płotka nam się nie zdążyła dobrze wczytać. W ostatniej chwili zauważyłam przed zakończeniem misji, że nagrywanie się zaczęło coś tam chrząkać. Wyskoczył jakiś błąd i chyba udało mi się wam tylko pokazać końcówkę. Ale wyzwoliłam tą wioskę rybaków przez przypadek, która to była, bo natknęłam się tutaj, o, w tym miejscu na coś, jak szłam do niej, żeby zacząć ten odcinek. I tam kogoś pokonałam. Okazało się, że to jest cała wioska, bo tak jakoś to zeszło. Pokażę wam po prostu w kluczowych przedmiotach, co tutaj odkryliśmy, a była to część mongolskiej zbroi. Proszę bardzo, tak wygląda. O, straszliwa. No ale niestety tak się złożyło, że przez przypadek zrobiłam misję. Wioska jest naprawdę fajna. Chciałabym wam ją pokazać. Także myślę, że zanim ją sobie tutaj zbiorę rzeczy, chciałabym wam pokazać fragment przy samej wodzie, gdzie chyba polują na wielu ryby. Chyba tak jest. Proszę bardzo. Co prawda to nie jest na skalę taką, jak się teraz łowi, więc to nie mogło być aż tak straszne, ale patrzcie, jak to wygląda. Ciupie mięsko, tu jest w ogóle zwierzak. No biedny. Obierają go właśnie ze skóry, z mięsa. No, wygląda naprawdę przerażająco. No jednak takie życie, tak? Tak sobie radzili, musieli sobie jakoś zbierać różne surowce. Tak jak mówię, na bardzo małą skalę, więc nie sądzę, żeby to był aż taki wielki problem. Ciąg życia. Sago no kaido de osoroshii kokei o mi ni shite shimaimashita. Mata Mouko ga tami o shiitagete otta no da na? Are wa hidoi mono deshita. Aitsura wa chichoya ga miteiru mae de sono musuko no nakigara o ki ni tsurushitan desu. Chichoya no sakebi goe ga mimi kara hanaremasen. Sore wa shite oku wake ni wa ikan na. Kolejne zadanie. Dodatkowe. To może tym razem, ale to jest takie niemałe dodatkowe zadanie. To będziemy robić razem na pewno. Takie tutaj na przykład, jak ta opuszczona kopalnia, no to są takie malutkie zadania, które zrobiłabym sama, ale w ramach zadośćuczynienia za to, co się wydarzyło tu, to zrobimy sobie wspólnie to. I najpierw się udamy w tą stronę właśnie. W sumie kopalnia brzmi ciekawie. Szybka podróż. Pobiegniemy sobie do tej kopalni w sumie razem, ponieważ będzie to trasa zupełnie nowa. Zaraz, kwiatki, dziękuję. Zdarza mi się po drodze do kogoś strzelać strzałkami. Ach, bardziej w tamtym kierunku lecą, pędzą. Może natkniemy się po drodze na jakiegoś liska. Pewnie natkniemy się na jakieś hordy mongolskie, znając życie. Jeżeli to będą te hordy, jak zwykle, które sobie po prostu spacerują wrednie po drodze, trudno, ich możemy omijać. Ale jeżeli to są te, które gdzieś mi tam ludzi maltretują, to nie mogę. O! Trafiliśmy do nowej prefektury. Okej, tutaj... Aha, ona po prostu śpi na namiocie. Dobra! O, skubana. Tak? Co tam? A z tej strony? Tu? Dobra. Ćwiczy dziewczyna, nie będziemy jej przeszkadzać, niech tańczy. Skubana. Ashire! Płotka. Dawaj, Zoro. Płotka. Opuszczona kopalnia za 400 metrów. Teraz czy ja dobrze idę? Trochę jakby. Bumbus. Kwiaty. Ech, ale się nam fajnie leci. Teraz już zostawiamy ślady w śniegu. Niekoniecznie zostawiamy ślady, jak idziemy po da... O! Wyglądasz jak ten, co opowiada historię. Nie masz dla mnie kolejnej legendy? Ej! Nie bądź taki. No weź. Ech. Uparty. A nie miałabym nic przeciwko kolejnej legendzie. A co było za miejsce? Sześć.
No dobra. Rozumiem, że macie się... Oj, a to ty już tutaj? Łoskubany. Hopsaj. Ładnie, płotka, ładnie. To rozumiem, kopalnie przydałoby się być gdzieś przy jakichś skałach. No to, to tak bardziej logiczne jest. Chyba, że opuszczona kopalnia inaczej się do niej dostaje. Ten jest pełny, ale ten nigdy nie. Poza tym musimy dokupić resztę rzeczy. Heck yeah. Dobra, widzę jednego pętnego. Ja słyszałam niedźwiedzia. Tutaj obrażenia za pomocą klejącej bomby. Luz. Proszę. Ahaha. Chłopaki się chyba tego nie spodziewali. No co ty, pogięło cię? O, pies się załapał, niestety. To nie było planowane. No co ty? Sorry. Zaraz, ktoś gdzieś ucieka. Tam jest pies, a jakby tak nie podszedł, też by było fajnie. Nie miałabym nic przeciwko, gdyby sobie darował podejście do mnie. Idź sobie, nie chcę cię zabijać. Na razie pospacerujemy jak u siebie. O, zgadza się. Amunicja. O! Chyba słyszałam warknięcie. Idź stąd, naprawdę nie chcę Naprawdę nie lubię z nimi walczyć. O, artefakt. Co tam? Jakaś kupczur. O, ale tego jest. Początkowo rodzaj opłaty narzuconej na grupy półkoczowniczych poddanych stał się podstawowym podatkiem obowiązującym w całym Imperium Mongolskim. Zgodnie z tym systemem Mongołowie uczestniczący w kampanii wojskowej nie otrzymują zapłaty, lecz muszą łożyć na rzecz swoich bezpośrednich dowódców. Praktyka ta zachęca do plądrowania podbitych obszarów w celu zapewnienia sobie wystarczających środków i spełnienia obowiązku wobec wodzów. Ożeż wy, plądrownicy jedni, wy. Tu byłem, tak? Tu byłem. Okej. Okay. Jak to się dalej ma? Tutaj coś jest. Chyba dzwonkiem dawno nie rzucałam. Owszem, nie. Poważnie, zainwestowalibyśmy w nowe siodło dla płotki. Wziął się konik, za nami wstawił, biega z nami i w ogóle... To nie brzmi, jakbyśmy już przejęli tę kopalnię. Gdzie jest wejście do kopalni? Ale to jest zasypane wejście do kopalni. Suspicious. To wszystko? Oj! Zoro! Poważnie? Ojej! A człowiek myślał, że... Ptaszek? Ptaszorek? Gdzie on poleciał? A, tu jest! Wyglądał, jakby poleciał w dół. Gdzie lecimy? Na górę? Chyba na górę. Dobra. Trzy.
niedługo mogłabym podkładać głos przy takim stękaniu. Co tam masz? Już mi się podoba. Tam się coś paruje. Czyżby jakaś ukryta... Czyżby onsen? Jestem za, jakby to był onsen. Nie, to jednak bambus jest. Może być. Początek w porządku. Druga runda w porządku. Ha. 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 Nice. To jest takie satysfakcjonujące. Oj, czekaj. Nie spadaj mi tu. Jak chcę spaść, to nigdy nie chcę spaść. A jak nie chcę, to zaraz się rzuca. Okej, ładne to miejsce jest. Nie wiem, do czego prowadzi z tamtej strony. Ale wybiorę się. Właściwie powinnam założyć na siebie ubranie wędrowca, bo to zawsze łatwiej znaleźć po drodze różne graty. Żeby zejść, niekoniecznie. Drabina też jest spoko. Okej, dokej. Coś w tym środku jeszcze? Ukryty len. Burza. Dobra, zobaczmy, gdzie nas prowadzi ta lina, bo aż jestem ciekaw, co to sobą reprezentuje tutaj. To tak po prostu przejście nad skałami. Ale zawsze mnie zastanawia. A, no widzicie. Jakbym miała założony strój wędrowca, to by zupełnie inaczej było. No. Porągwie. Szkoda, że nie możemy wracać tam, co mogliśmy wcześniej. Myślicie, że jak stąd zeskoczę, to by złapała mnie ta lina? Rozchodzimy. Ale tak bardzo nie bolało. Dobra, to co? Trzeba by coś robić. Mamy tutaj misję jedną, albo... punkt techniki. O, jestem za punktem techniki. Bo brakuje nam tylko jednego. Konik. Brakuje nam jednego punktu techniki, żeby mieć na maksa rzeczy. Więc no to tak zachęca, żeby tam lecieć. Bambus. Właściwie mam full drewna cisowego, wierzycie? Pasowałoby wziąć i odsprzedać trochę do... Trapper chyba odkupuje rzeczy. Jeżeli się nie mylę. Wiatr w oczy i w ogóle. Co tam? Misio, pewnie walczył jeszcze z kimś, mało tego. Zabij generała Bartu. Będziemy musieli się jednak przebrać w inną zbroję. Ach, się ostatnio często przebieramy. Bo jeżeli mamy walczyć znowu z generałem, to myślę, że warto jednak... mieć na sobie coś. A tam coś się tak pali. Czy to jest miejsce, do którego mam dobiec? Łane! A z daleka wygląda całkiem sympatycznie. Ach, te pioruny. Dobra, lecimy na razie. Podziwiamy okolice. Powiem wam, że pięknie tu jest. O. Trochę nam na drodze stoją. O, jaki skubany, twardy. A ty co, już nie jesteś w szoku? Co on taki twardy? No. Duszu! A ostatni gdzie? Tutaj. Ej! Byłeś ostatni?
Ej! No nie. Jeszcze by mnie dzika świnia po drodze staranowała. Wow, była jedna, ale mnie wystraszyła. Bardziej niż na tym. Bardziej niż... Co to było? Little Nightmares graliśmy jakiś czas temu. To powiem wam, że prosiak mnie wystraszył o wiele bardziej, wyskakując z tych krzaków, bo się go tutaj nie spodziewałam. Wow. O! Co ty tu jeszcze robisz, dziadu? Dawaj tą skórę, ty. Ale mnie wystraszył. Propsy mu za to. Teraz no wiatr się pokazuje jakoś tak w lewo, ale tam na wprost jeszcze jest coś ciekawego. No dobra, to pobiegnę w lewo. Czy tu jest jakaś kopalnia? O! Odciąga mnie od zadania, które mieliśmy wykonać, ale... O! Orewa kokoda! No i czemu? Dożu! Ojeju! Jaki mięśniak! Ile można? No! Nice! O, kunaje akurat mi są potrzebne. Nie boję się ciebie. Chodź tu. Ho! Ale tu jest spalone wszystko straszliwie. Myślałam, że to wejście do kopalni, a to chyba tylko most. No, tak to wygląda. A, to jeszcze nie wszyscy? Czasami nie wiem, dlaczego muzyka się jeszcze nie kończy, pomimo tego, że pokonaliśmy wszystkich. Przebiegliśmy obok, wiem o tym, ale tam na wprost jest coś naprawdę niesamowitego. Wiecie co? Wiecie co? Dobra, idę zobaczyć, co tam się dzieje. I polecimy do generała. O! Co tam, świrku? Prowadź. Chyba bambus od razu tu jest na wstępie. Czy ta wioska jest opuszczona w ogóle całkiem? Ale mamy farta do tych bambusów ostatnio? Tak jak poprzednio do tych lisich kapliczek znalezionych przed znalezieniem liska. Dobra. Martwi mnie ta przestrzeń. W ogóle czy to jest filar? Przypadkiem nie... No tak. Jedno przy drugim. Nice. Suspicious. A, to jest ta wioska nasza, w której byliśmy. To ją stąd widać. Ciekawe, czy Mongołowie dalej tutaj są. No zobaczymy innym razem. To wiemy, że tutaj nie ma kogo ratować, tak naprawdę. Tutaj wszyscy nie żyją. Jedynym ocalałym zostaliśmy ostatnio my, a wcześniej Yuna, która sobie stamtąd już jakiś czas temu poszła. Ale tak musieliśmy sprawdzić, czy jej tam nie ma, tak jak się umawialiśmy. Tu jest jeszcze coś ładnego, co tu jest? Po prostu ognisko? Wygląda jak grób. Tu jest jakaś notatka. To chyba nie jest, ale... Zaraz, tu będzie informacja. O, będzie informacja. Nie będzie. Ha!
Czyli to miejsce dopiero coś sobą przedstawi. Dobra. Chodź, lecimy dalej. A, zapomniałam, że nie możemy cisowego drewna zebrać. Zbierzmy jeszcze troszkę bambusów po drodze i też je odsprzedamy. Teraz pytanie, czy jesteśmy na dobrej drodze. Chyba mniej więcej tak, jakby się przebić tylko na górę. O, jest. Na wskroś! Na wskroś! 100 metrów to już powinno ich być powoli widać. Chyba słyszę dziki. Tamtą stronę gdzieś, tak? O! Zabij generała. Kolejne dosyć spore miejsce. Tam jest coś. No dobra, jakby się ktoś zastanawiał, to tutaj już kogoś widać. I to jest nasza... Tam mniej więcej tak. O, wykonaj salię zabójstw bez otrzymania obrażeń. Uwolnij sokoły. Dobra. Pięć zabójstw. Takich z ukrycia? To jak coś, to tam jest taka grupa chłopaków, którzy tylko czekają, żeby ich przytulić. Hej, panowie, panowie! A nie, zaraz. Może nie w ten sposób. Well, hello. O nie, nie mogę tutaj tak fajnie przejść. Well, hi. Jest ich tutaj trzech. Nie, nie, nie. Chciałam zejść niżej. Chciałam zejść tu. O, właśnie. Okej. To oznacza trzech. Nikt więcej? Wydawało mi się, że słyszę psa, ale... Spoko. Leć! Mały lotny ptaszku. Dobra, tam jest Och, o, zaraz tu wyżej jest jeszcze jakiś. O! Oczywiście musiał wyjść. No musiał wyjść. Wziął i musiał... Oj. No co ty? Nie mów za głośno, bo nas znajdą. O, a co tam? Jeszcze jeden. Dużo ludzi cię widzi, jakby tak cię chcieć od tyłu zajść. Chyba niespecjalnie. Ho ho! Ho ho ho! Zgładź. Teraz, a czy co oni są za daleko na skrytobójstwo? Co za różnica? Czy ich ktoś obserwuje? Nie, niespecjalnie. Ach, to był generał. To chyba z głowy. Ale on nie wyglądał jak generał. Ojej, tam jest tyle psów i gościu. Da się tu zejść na dół? Trochę się da.
To naprawdę był generał? Jak tak to łatwo poszło? No nie spodziewał się nas, to jeszcze inna sprawa, no ale... Jak na generała? Tak sobie po prostu dać ściąć głowę? Okej. Naprawdę mi przykro z tego powodu. To zdecydowanie nie jest coś, co podoba mi się w tej grze, żeby robić, że trzeba zabijać zwierzęta. Ja wiem, zaraz się pewnie odezwą głosy, które mówią, czemu ci tak szkoda zwierząt, a ludzi nie. Ale gra jest nastawiona na zabijanie ludzi. Walczymy, mamy wojnę. A w przypadku zwierząt, które wykonują tylko to, co muszą, to już się tak smutniej robi. No okej. O, nawet nie wiedziałam, że tu jeszcze ktoś jest. Zupełnie go nie było widać. Albo ja zupełnie nie zwróciłam uwagi, ale wydawało mi się, że to była chorągiew. Ale chyba nie tutaj. Będę sobie dalej... A, na zewnątrz była. Dalej sobie będę chodzić jak u siebie. Bo dlaczego nie? Chciałam z nimi powalczyć fajnie jakoś. No skrytobójstwo! No nie, atak! Ciszaj. O. Ale chyba już będzie więcej tu szło. No i w sumie dobrze. O. Nie ma mnie. Co on taki zły? Okej. Zgubił mnie poważnie? W sumie tak jakby. I tak nie wie skąd. Zaraz co? Myślałam, że umarło. A teraz kto trąbi? Ktoś na dole. Czemu wiedzą, gdzie jestem? Skąd? O tak. O nie, jeszcze jeden. Jest, dawaj. O, dwóch naraz. A, i tak zaliczyło obydwóch naraz, więc spoko. Cios krytyczny. Ojej, on żyje! Co to miało być?
kolegę z tarczą. No. Coś jeszcze? Tak się jakoś cicho zrobiło. No dobra, przejdę się po reszcie namiotów i zobaczymy, czy coś jeszcze jest. 8. Kolega schował ze strachu pod kłodę. Właściwie petardami jeszcze nie strzelałam za bardzo. Można by pomyśleć na ten temat coś. Nie wiem, czy jest jeszcze ktoś do wykonania. Czy pojawi się to dopiero... Nie, przechodź pod spodem. Pojawi się to dopiero w chwili, kiedy tam wypuścimy ostatnie sokoły. Oj. Sokoły. No witam. Pędzę. Są 3. Dobra, chłopaki, co dalej? Zniszcz zapas prochu. Okej. Trzeba tylko znaleźć prochu. No dobra, gdzie to jest? Prochu, gdzie jesteś? Tam. Zaraz obok wręcz. Ciun, ciun. A tu coś siedzi? Nic nie siedzi. Chyba więcej jako tako namiotów nie było. Możemy się... Poprzednio chciałam zrobić takie wyjście, jak wiecie, z miejsca akcji. Na powolnym krokiem. I mi drzewo wyrosło. Powstał z martwych. Szans. Dawaj, na ostatni. Uciekli. No pokażcie. Ładne. Boom! Zabij generała Bartu. Wykonane. Jest punkt techniki. Full. Mamy wszystko na full. Wszystko na full. Jeszcze nie wszystkie. No dobra, koniku, dobrze. Już coraz bliżej ze sobą jesteśmy najwidoczniej. No, po grzywie. Płotka. Czy na tym etapie wciąż jeszcze nikt tutaj nie zamierza przyjść? Wcześniej też nie było widać ludzi chyba, prawda? Dobra,
Niech będzie. Nasz kolejny cel? Żadnych pytajników? Jeszcze ten tu. Trochę zajmuje czasu zrobienie takiego jednego miejsca. Pobiegniemy sobie. I też pobiegniemy jeszcze wspólnie, bo to jest dalej kawałek nie do końca przez nas odkryty. A nieodkryte miejsca oglądamy razem. Tylko trzeba się udać tak dookoła tej góry, zakładam. Coś tu się świeci, bambusik. Okej. Dobra, Płotka. To co, jakieś wiedźmińskie opowieści, czy coś w tym rodzaju? Nic? A fraszkę jakąś? Poemat? Sonecik? Cokolwiek. Stwór za nami nie jest do końca pewien, czy za nami biec, czy jednak sobie odpuścić. Warzelnia, o! Tam coś tam szło? Ominiemy ich. O, a co to? Bardzo łatwo się rozpraszam, prawda? Tak chyba, tak mi się wydaje. Górski posterunek. A to nie jest ten, który już raz zrobiliśmy? Tak, na pewno. Powinien być pusty. Szkoda, że nie można wskoczyć na rumaka w biegu. To byłaby naprawdę fajna opcja. Zaraz, czy mogę tu wejść, zejść, czy tu będzie skarpa? Chyba nie ma skarpy, dobra. Idziemy na przeszczał. Żadnego lisiego drzewka. A, dobra, doszliśmy do tego. Okej. To od tego momentu już powinny pojawiać się miejsca, których nie widzieliśmy. Czyli trochę więcej śniegu, trochę więcej drzew. To mi zupełnie nie przeszkadza. Ale warto to poznać te tereny razem, żebyśmy później wiedzieli, jak gdzieś się idzie, w którą stronę i dlaczego. Czemu schowaliśmy się pod tamtą drewutnią, a nie pod inną. Albo obok innego kamienia, a nie koło tamtego. Tam na górze coś jest. Rozdroże. Oj. Dobra, w sumie. Jak się natknęliśmy na łobuzów. Chodźcie, ho ho. O nie, próbowałam przed nim. Czekaj, bo nie mam nic. I jeszcze raz. Jeszcze raz. No, mam was. O, was jest tam troszkę więcej jeszcze, dobra. O, dużo jak najbardziej. Teraz leciała do mnie jakaś dziwna strzała. Tam jest. Oj. No. Oj. No. No nie mogę wykonać tego, co chcę wykonać. Oj! O, zgasił mnie! Ha.
Dobra, gdzie jest, jaki dozio do mnie strzela? Tu jest łobuz. Problemy robisz. Oj. A mogłeś iść. No i dlaczego? Dlaczego? No dobra, skrzynia. Niech będzie. Pokaż, co ty tam masz. No dobra. A, bo tutaj jest więcej tych namiotów jednak. Rzeczywiście się chłopaki ustawili całkiem nieźle. Czy ja mam coś na fulla już? Żelazo max. No nie wierzę. Nie wierzę. Naprawdę. Wszystko na maksa. Muszę sprzedać. Amunicja full. Amunicja to trochę inna warta sprawa. Żelazo na full. Lecimy do kolejnej wioski. Wiecie co? Sekunda. Żelazo sprzedane, drewno cisowe sprzedane, lecimy dalej. Niech sobie walczą. Dadzą radę. Najwyżej ich misio zje. Wiecie co? Co by na to, żeby do tego miejsca teraz, które mamy, pod warunkiem, że nie będzie tam zakładników, wejść tak na od frontu i powalczyć z nimi? Chyba, że są zakładnicy, no to wtedy inna sprawa. Czy tu się chowa misio za drzewem? Tak. Nie goń mnie. Chyba mnie goni. Warzelnia. Trzeba ratować Sakę. Czy tu już u góry coś? Niekoniecznie. Dopiero tam? Zabij wrogów za pomocą krótkiego łuku. Luz. Tamten ma jakby hełm. Odwrócił się. A nie, jednak mają zakładników. No, to jest inna zabawa wtedy. Udawaj, że to nie ciebie trafiło. Ach, tutaj jest gość. No dobra, boję się, że może tam... Wow! Ale zgraja. No dobra, trzeba to będzie zrobić po trochu. Warto byłoby chyba zacząć od góry. Albo od zewnątrz. O Yasumi, nasai! I nic nie zostawił. Dzwonek? Okej, okay, tamten tak średnio tyłem. A poszedł sobie, zamknąłeś drzwi? W sumie zamknął. Nie to! Cholera. Oj! Udokik czaharta! Han! Oj! Han! Wyrnik odtrój! Samuraj! Ty dwa zono! Ty ten bagaju! Ten tark tkuj zbań! Ten datak!
Damar nie gmaro, yo matka. Oczy, ja mrtaś bytem bagara. Termun bys tarla. Han, ty darwa chwa. On mi zabije zaraz więźnia. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Gin. Nie ma uciekania. Przeżyłeś? Powiedz, że żyjesz. Ledwo uszliśmy z życiem. Już mogę, tak? Taskatta. Arigatou gozaimasu. Sa, hayaku nigeyo. Mój błąd, przepraszam. No nie dobrze, bo jak się na tego rzucę. Ale mój łuk jest za słaby. Musiałam się troszkę skupić, bo jesteśmy na takich nie do końca dobrych warunkach tutaj w walce z nimi. Tylko nie idź do wrogów. Ile? A zaraz, ile? 4. I zabij wrogów za pomocą krótkiego łuku. Dobra. Zejdę na drogę, jak gdyby nigdy nic. Wejdę na dach, jak gdyby nigdy nic. Okej, okay, tu mamy więźnia i pewnie ostatni jest gdzieś tam. Martwi mnie to, że mam trochę mało rzeczy. Jak ktoś bez hełmu na głowie? Wszyscy wyglądają, jakby byli dobrze przygotowani do walki. Ech, nie weszło. Ech. Czy ty próbowałeś mi wieśniaka zaatakować? A to już wszyscy. Ten nie miał hełmu, tego można było próbować. O! You got it, you got it, you got it. Skubana tańcząca halabarda, no. O, skończyła tańczyć. Szkoda. Szybko. No już idę.
動くな。このご恩は忘れません。さあ早く逃げよう。Idź, uciekaj, ja się jeszcze tu przejdę, zobaczę, co można podnieść, bo kunaje byłyby wskazane. Dalej nie widzę kunai. Chociaż mam 4, to i tak jestem na dobrym etapie. Tarda mi jest niekoniecznie potrzebna. Co tu jest? O, idealnie. No dobra, ale wciąż chcemy ich wykończyć za pomocą łuku krótkiego. Tu jest co? Koń pewnie? Tak, dobra. Konik, rzeczywiście. Opsaj! No chciałabym go zastrzelić z łuku. Co on schodzi na dół? Tamten jest chyba bez niczego na głowie. Wraca? Okej. Ciszę. Chyba jednak zauważył. Ha, ha. Zdziwi się, jak nas nie znajdzie na zewnątrz, na górze. Ojej. No nie, nie widzę. Wow! No nie wierzę. No i gra. Ale wciąż mi jest potrzebny jeden. Czy ten pies też już dał mi spokój? Uciekł. No i dobra. Obawiam się, że to jest ostatni? O samuraj-sama, taskarimashita. Wasira wa kono yoroi o mamoru yo tanomareta no desu ga, anata ni ozuke suru beki desu na. Sore wa han ga tsukuraseta yoroi da. Sayou deshita ka. Mou kono te ni watarazu yokatta. Kore de subete sorotta na. Ano deshi no moto ni modoru ka. Dało to tu. Tak właściwie to natknęłam się jeszcze chyba na jakieś zapiski. Tu jest rozmowa z Hanem 10. Wkrótce mongolska flota dobije do brzegów głównej wyspy. Kotun dowiedział się o samurajach klanu Ogów, którzy wyruszyli na pomoc panu Shimurze, jednak ma pewność, że to za mało, by pokrzyżować jego plany. Tsushima jest dla Hana jedynie chwilową przystanią, w której może uzupełnić zapasy i przygotować inwazję na główną wyspę. Jego uwaga coraz bardziej skupia się na głównych terenach Japonii. Nie musiałem mu długo wyjaśniać podziałów na dworze cesarza Kyoto, konfliktu z szogunatem, ani wpływów, jakie posiadają osoby bez oficjalnego tytułu. Sytuacja wydawała
była mu się podobna do tej w jego własnej ojczyźnie, gdzie wschód i zachód rozdzieliły się w konsekwencji przejęcia przez Kubilaja Chin, czemu sprzeciwiał się jego własny brat. Do tego mamy jeszcze jeden artefakt, który znalazłam, tam co żelazo zbierałam, skóra. Mongołowie wykorzystują skóry na różnorodne sposoby. Robią z nich paski, sznury, kosze, buty, tybinki do siodeł, a nawet obrazy do powieszenia na ścianach. Zbiorowa eksmisja. My się pakujemy czy zbieramy rzeczy? Chyba zbieramy. Kradną! Kradną! Kradziej! O, z bliska jest też ładne. Masz już wszystko, co chciałeś? 47 zapasów wyciągnął skubaniec. Założę się, że byłoby tutaj coś zbierać, ale pozbieram sobie rzeczy już sama, bo mniej więcej już widzieliście, jak wygląda wioska i ogólnie całkiem spora. Boom! Jakieś pytajniki? A, jeden. Czyli zaczniemy jutro... Jutro czy jeszcze dzisiaj, zależy jak się ustawiają odcinki, zaczniemy od tego pytajnika, a potem pobiegniemy sobie odebrać zbroję. Także dziękuję Wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!